To znaczy, no nie przypominam sobie, żebym miał gdzieś w mojej przygodzie z piłką trzy rzuty karne w jednym meczu. To znaczy, no wyczułem chyba wszystkie trzy, ale dobrze było uderzone karne, więc no nie udało się żadnego obronić. Aczkolwiek bardzo dobrze były wykonane te rzuty karne. No szkoda, że przegraliśmy przede wszystkim ten mecz, bo może gdzieś Lech przeważał, może miał sytuację, ale niestety bramki padły po karnych. Lech miał swoje sytuacje. Gdzieś udało się obronić, gdzieś tam poprzeczka, słupek, więc gdzieś te szczęście przez jakiś czas było z nami. No i tak jak mówię, no szkoda tych karnych. Z drugiej strony też nasza gra no nie była taka, jaka powinna być. Nawet można powiedzieć, to co graliśmy na meczach towarzyskich było dużo lepiej. No w tym meczu nie pokazaliśmy tego, co tak na dobrą sprawę potrafimy. Nie można powiedzieć, że się wystraszyliśmy Lecha. Po prostu no, czasami są takie mecze, że no nie wychodzi za dużo. Ale gra u siebie, tak? To jest bardzo dobra drużyna i wiadomo, że no nie muszą atakować, muszą robić wszystko, żeby wygrywać. Tak jak powiedziałem, szkoda, że gdzieś tam się nie udało zrobić czegoś więcej. Znaczy, no, jak możesz powiedzieć, no, my wierzymy w to, że będziemy w tej pierwszej ósemce. Mamy sporo punktów i tak na wiadomo, że na przykład mamy teraz ten terminarz ciężki, bo wyjazd właśnie tutaj do Poznania, mecz u siebie z Lechią i wyjazd na Legię Warszawa, także na pewno te trzy mecze będą dla nas ciężkie gatunkowo, no ale mam nadzieję, że przywieziemy z nich punkty i czy u siebie, czy na wyjeździe z Legią, także mam nadzieję, że utrzymamy tę ósemkę do końca tej rundy tak zasadniczej, można powiedzieć. Wystarczy go będzie trudno w meczu z Lechią? Myślisz, że to jest duże osłabienie dla zespołu? Na pewno, no Arcin jest naszą bardzo ważną postacią w zespole i na pewno będzie go brakowało, bo nie od dziś wiadomo, że Arcin ma dużą jakość i dużo daje zespołowi, także mam nadzieję, że następny zawodnik, który zastąpi Arciego, da tyle co on i będzie przede wszystkim ta rywalizacja w drużynie bardzo wysoka. Znaczy może być Szarek, może być Mateusz Kupczak, bo też grał w sparingu na pozycji obrońcy, także też sobie dobrze radził. No zobaczymy, no, trener podejmie decyzję, kto będzie grał. Na pewno każdy będzie chciał się w tym tygodniu pokazać jak najlepiej, żeby wystąpić z meczu z Lechią. To jest ciężki powrót, no wiadomo, że lepiej się wraca jak się wygrywa, no bo to każdy może powiedzieć. No, my musimy jak najszybciej zapomnieć już o tym meczu, po prostu był i się przygotowywać na Lechię.